nazywam się Murach Tomasz. Jesteśmy tutaj, żeby wam powiedzieć bardzo dobrą informację na temat, że wasze grzechy zostały już zapłacone, opłacone na krzyżu. Że Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął wszystkie wasze przewinienia, wszystkie i przybił do krzyża. Zostały przybite do krzyża, abyście zostali ułaskawieni, abyście mogli zostać zbawieni i po śmierci mogli pójść do nieba. To jest dobra nowina. I każdy, kto w to uwierzy, zostanie zbawiony. To jest bardzo proste. Twoje grzechy już zostały zapłacone. Uwierz w to, zostaniesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz, pójdziesz do piekła. Ja kilka lat do tyłu uwierzyłem, szukając tak naprawdę rozwiązania do mojego życia, ponieważ urodziła mi się chora córka, miałem nieszczęśliwe małżeństwo, zacząłem wołać do Boga, zastanawiać się, dlaczego tak mam. Zacząłem szukać. Chciałem się dowiedzieć, na jakich zasadach działa ten świat, więc wziąłem do ręki Biblię i zacząłem czytać. I dowiedziałem się, że Jezus jest żywy i prawdziwy, że On wziął wszystkie choroby na krzyż, że w Jego ranach i sińcach jest uzdrowienie, że On wziął wszystkie moje przewinienia na krzyż, abym mógł zostać zbawiony. I nie jest, religia nie jest w stanie mnie zbawić w żaden sposób, żadne rytuały religijne, a zostałem wprowadzony w nie, ponieważ urodziłem się w rodzinie katolickiej, jak większość ludzi w tym kraju i czynnie wykonywałem wszystkie obrządki religijne w święta, w niedzielę i w inne rzeczy. Ale tak naprawdę te rzeczy nic mi nie dawały, to była taka pustka, robienie tego nic nie daje, jest bezsensowne. Jedynie uwierzenie w Jezusa Chrystusa, uwierzenie, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem i to tylko to może cię uratować przed wieczną śmiercią, tak zwanym piekłem, bo to jest realne. I Bóg chce, abyś został zbawiony, uratowany tak naprawdę. Ponieważ nie jesteś, być może nie jesteś świadomy. Nie jesteś świadomy tego, że potrzebujesz ratownika do swojego życia. A my jesteśmy odpowiedzią na te zagadnienie. Jestem tutaj po to, żeby wam powiedzieć tą bardzo dobrą nowinę. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Każdy zgrzeszył w jakiś sposób. Czy myślą, czy uczynkiem. To, że kłamałeś, to, że myślałeś sobie. Nie musiałeś nikogo zabijać. To, że nikogo nie zabiłeś, nie czyni cię człowiekiem moralnym. To, że nikogo nie okradłeś, nie czyni cię człowiekiem jakby zdolnym do tego, żeby pójść do nieba. Nie jesteś sobie w stanie zasłużyć na to, żeby pójść do nieba, ponieważ jesteś w miarę dobrym człowiekiem. Dobrzy ludzie muszą się nawrócić. Muszą się narodzić na nowo. To powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, że ten, kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Każdy, kto się rodzi na ziemi, ma martwego ducha i do ożywienia tegoż ducha potrzebny jest Bóg. Potrzebne jest uwierzenie w to, co zrobił Bóg. A to, co zrobił, dał swojego Syna Jezusa Chrystusa i 2000 lat temu zapłacił za każdy twój grzech i wstał z martwych. I tylko uwierzenie w tą informację może ożywić twojego ducha martwego. Staniesz się żywy i po śmierci pójdziesz do nieba. I dzisiaj, od dzisiaj staniesz się dzieckiem Bożym. Bo to, że żyjesz na ziemi, nie czyni cię jeszcze dzieckiem Bożym. Jesteś tylko stworzeniem. Ale dzisiaj możesz uwierzyć w Ewangelię, narodzić się na nowo i żyć z Bogiem. Jeśli chorujesz na cokolwiek, możesz podejść do nas, uzdrowimy cię. Położymy na ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony, bo Jezus powiedział, kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Jezus powiedział, że każdy, kto uwierzy w Niego, będzie kładł ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni, będzie wyganiał demony i będzie głosił dobrą nowinę. To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła w co niedzielę i siedzenie w ławie. Można siedzieć w ławie w kościele co niedzielę, a na końcu pójść do piekła. Po co? Jak możesz dzisiaj się narodzić na nowo? Możesz dzisiaj się narodzić na nowo. Możesz zostać dzisiaj zbawiony. Jest, mówię prawdę. Jezus jest prawdą i możesz dzisiaj w Niego uwierzyć. On zapłacił za twoje grzechy i cię kocha. Tak, to prawda. Jezus jest Bogiem. I religia nie uratuje ci życia.
w żaden sposób, czy też czynienie dobrych uczynków, czy jak to Paweł powiedział, choćbym całe swoje ciało dał na spalenie i wszystkie swoje majątności oddał, a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Możesz dwoić się i troić na tej ziemi, możesz wszystko robić, starać się być dobrym człowiekiem, ale jeśli nie poznasz Boga, nie poznasz Jezusa, to i tak to wszystko na nic. A więc uwierz dzisiaj w Ewangelię, uwierz w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że jest Panem, że On zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych, a narodzisz się na nowo. I pojednasz się z Bogiem i spędzisz z Bogiem wieczność. Wszystkie twoje winy zostały odkupione już. Wybierz Jezusa, wybierz życie. Amen.